Witam Was, moi kochani, po raz kolejny, a teraz mamy HPK, drukarkę HP. Nie urządzenie wielofunkcyjne, jest to sprzęt OfficeJet Pro, czyli skierowany już do biur. OfficeJet Pro 8100 model. Tutaj akurat w tej sytuacji i w tym przypadku mamy coś takiego, że kiepska jest jakość wydruku. Kolory jeszcze są do opanowania, natomiast jeżeli chodzi o czarny, jak sam widzisz, dobrze zauważasz, jest niepełny, niewidoczny. No jest do bani. A, klient mówi, że jest zapalony. I ja Cię przesunę tutaj do monitora i zobaczymy, że jest niby ten stan pokazujący na jakimś tam 1/4, może trochę więcej. Natomiast pierwsze, co zrobimy, najłatwiejsze rzeczy i porównasz, czy warto biegać ze swoim urządzeniem, czy możesz to zrobić sam. Zapraszam Cię, pokażę Ci, jak najpierw postąpić i zrobimy to razem. Zobaczymy, jaki będzie efekt po całości tego wydruku. Zapraszam. No dobrze, no to mamy HP OfficeJet Pro 8100, to była dość wydajna drukarka, jest nadal, bo ona funkcjonuje, natomiast jakiś ma problem z tuszem wydruku w kolorze czarnym, kolor jest ok. Na stanie tego monitorka widać, że ten tusz jeszcze teoretycznie jest, ale no już jakość wydruku strasznie mu się pogorszyła. Pierwsze co zrobię, to zawsze, zmienię atrament, ale zobaczymy. Czy mu to pomoże po wymianie tego wkładu czarnego na całkowicie nowy i świeży? No i zobaczymy. Drukarka obsługuje wkłady o numeracji 950 czarny. Kolory są 951. Jest to replacement, jest to zamiennik. Także tutaj nie mamy żadnych oryginalnych atramentów. Ja rozpakuję teraz świeży, oryginalny tusz. Ale słuchajcie, nawet czuć, że on jest, że tamten już jest, zbliża się ku końcowi, ale układ elektroniczny, który tutaj się znajduje, on nigdy nie jest miarodajny, czyli zmieniamy atrament, zamykamy klapę, zobaczymy, co nam system w tym momencie powie, czy będzie coś krzyczał. Na razie wyskoczył, że jest stan na 100%, no ale to akurat nas nie zadowala. My musimy widzieć to na wydruku, który w tym przypadku kompletnie nie był czytelny, nie? No zobaczcie, jak to wyglądało. To wyglądało tak, jakby nie wyglądało. No nic tu nie było. Tutaj jeszcze jakiś test był robiony, jeszcze drugi test robiłem i tak samo nieczytelny jest ten czarny kolor. Wcale praktycznie w tym momencie, co zrobiliśmy, to tylko wyłącznie wymieniłem ten wkład. No dobra, no to cała procedura uruchomienia pierwszego wkładu przeszła poprawnie, już nic nie mryga, wszystko jest niby w porządku. Nie mrugają, przepraszam, żadne diody. Spróbujemy jakiś wydruk wewnętrzny, bo tu z tyłu drukarka nie jest podpięta pod komputer i zobaczymy, jaki będzie efekt wydruku w tym momencie. Tego wewnętrznego, który nam idzie bezpośrednio z drukarki, nie za pośrednictwem komputera. No, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że czarnego nie było nic. A jest. Ja bym się pokusił mimo wszystko jeszcze kolor, widzę, że ten niebieski nie jest może jakiejś mega fajnej jakości, ale no chodziło nam w gruncie rzeczy o czarny kolor. Tak z komputera drukując wcześniej, z przodu jak ją testowałem, tak na dobrą sprawę, no nie było tego czarnego. Pierwszy wydruk idzie rewelacyjnie, to o ile dobrze kojarzę, jeszcze chyba było coś takiego jak taki test z sieci i jeszcze inne ustawienia drukowo, ale nie pamiętam teraz, czy to się wywoływało w ten sposób klawiszem, czy nie. Nieważne. Ważne, że jest efekt osiągnięty. Czyli po raz kolejny proste, a przede wszystkim od tego trzeba wyjść. No tutaj mimo tego, że wkład w drukarce HP 800 pokazywał, że jest jeszcze, powinna być prawie połowa, może mniej niż połowa, on jest w ogóle lekki. To jest pierwsza rzecz. Wymieniamy wkład i drukujemy dalej. One jako zastępcze są dość tanie. W tym momencie oryginalne były zawsze drogie, ale to nie znaczy, że nie można stosować zamiennika tańszego, a drukarka już jakiś czas ma na pewno. Na gwarancji nie jest. Także sam widzisz, proste rzeczy. Podeślij to dalej, subskrybuj kanał, rób wszystko, żeby te treści się rozchodziły z tego względu, że to są drogie niektóre, drogie ciężkie przede wszystkim niektóre urządzenia. Po co to biegać? Dziękuję za Twój czas. Biegnę dalej, bo tych urządzeń w ostatnich dniach naprawdę się rosną w postępie niemożliwym, a tyle, co byście mogli zrobić w domu, to jest niekiedy chyba 80%, nie wychodząc. Włącz
puszczając tylko internet, YouTube, ZKZT, no i tam jest gazyliony godzin, co możecie najszybciej zrobić, żeby nie biegać z tym. Tu był tylko tłuszcz pusty, tłuszcz, kurde, po co to chodzić? No okej. Okay. Wydruk jest idealny. Ja jeszcze sobie sprawdzę na kolorach, jak podłączę pod komputer, jak to wychodzi, ale no czarny, naprawdę, słuchaj, nie ma się czego przyczepić. Tak wyglądało. Tak wewnętrzna strona testowa drukarki w tym momencie po wymianie atramentu. Bardzo proste. Dziękuję za Twój czas. Uciekam. Do zobaczenia. Hej.